Jesteśmy w piwnicy Zamku Królewskiego w Warszawie, w piwnicy studziennej, gdzie niedawno udało nam się wyeksponować po długich latach konserwacji fragment drewniano-ziemnego wału skrzyniowego, który okalał siedzibę książąt basowieckich już w pierwszej połowie XIV wieku. O tej ekspozycji, o odkryciu tego wału, jego procesach konserwacji będzie, będzie jeszcze szczegółowo opowiadał mój kolega. Ja nazywam się Jan Łoziński, pracuję w sekcji archeologicznej Zamku Królewskiego w Warszawie i no uznałem, że jest to dobry moment, żeby przypomnieć w ogóle wszelkie działania archeologiczne, jakie się Jakie się na zamku po II wojnie światowej dokonały, a trochę, trochę trochę, tego było. Zaczynając od początku, na tym dość ponurym i zniszczonym zdjęciu widzimy no, zamek, jak a raczej jego pozostałości, ruiny zamku. W 1948 roku, zaledwie trzy lata po zakończeniu II wojny, kiedy no, Usiłowano trochę uporządkować ten teren, odbudowano, odbudowano bramę Grodzką, a na dole widzimy wtory kolejki, na budowie trasy WZ. I właśnie ta, ta budowa trasy WZ była jakby takim pierwszym powodem do tego, żeby, żeby archeolodzy w to miejsce wkroczyli, no, jednocześnie decyzja oczywiście o odbudowie zamku, która miała w jakimś momencie nastąpić i, i, i budowa trasy WZ spowodowało, że, że trzeba było przynajmniej przypilnować w jakiś sposób to, Trudno to nazwać badaniami archeologicznymi, ale jakieś drobne interwencje archeologiczne w rejonie, pałacu, w rejonie pałacu, tutaj gdzie pokazuję pod blachą, doprowadziły między innymi do odsłonięcia rzeczy, która jest jakby taka, z klamrą zamyka to, to, to odkrycie, właśnie to, to, ta ekspozycja, wało. Bo już wtedy stwierdzono, że. W niewielkich wykopach i odwiertach, że zamek Książąt Mazowieckich był otoczony wałem drewnianoziemnym. Niestety żadne materiały z tamtych badań się do dzisiaj nie zachowały. Prowadziła je pani Aleksandra Świechowska z Dzisław Tomaszewski, a później nadzór nad. nad archeologiczny przy budowie trasy WZ w tym miejscu prowadził Tadeusz Żurowski. Wiemy, że poza właśnie tym stwierdzeniem wału ziemnego, odsłonięto kawałek Fosy i odsłonięto fragment baszty, która gdzieś od południowego zachodu prawdopodobnie no, to już baszta raczej należała do murów miejskich ale w bezpośrednim sąsiedztwie południowo-zachodniego narożnika zamku. Tak jak się zaczęły wtedy, w tym 1949 roku, te badania, tak w gruncie rzeczy wkrótce, czy takie sporadyczne badania, to w gruncie rzeczy już dość niedługo, bo w 1952 roku na terenie zamku no, zapanowała całkowita cisza. Zmieniono decyzję, zamek nie będzie odbudowany, powiedziała ekipa rządząca i, i teren no, powoli porządkowano. Tak on w gruncie rzeczy wyglądał przez następne no, prawie 20 lat. Zaznaczy, odbudowana Brama Grodzka, pozostałość tak zwanej ściany z oknem Żeromskiego, wyremontowany po, po, po zniszczeniach pałac pod Blachą, odbudowana baciareluwka, a, a, a pomiędzy tym no rodzaj skweru, takiego zaznaczeniem mniej więcej kształtu zamku na, na narożnikach i i tak zamek trwał do, do roku 70. Prowadzono Pewne badania architektoniczne, głównie w piwnicach w rejonie Wieży Grodzkiej i tak zwanego Domu Wielkiego. Natomiast tak naprawdę nic się nie działo. Z kolei, gdy zapadła na początku 1971 roku decyzja o nowej ekipy z Edwardem Gierkiem decyzja o odbudowie zamku, to prace ruszyły bardzo szybko. i i już tutaj widzimy rok 71. Odsłaniane fundamenty i odsłonięcie piwnicy sądów ziemskich przy, przy skrzydle zachodnim. To była, to była budowla, która no, w ramach rozwoju zamku. Już właśnie się niejako poza ówczesnym zamkiem, pomiędzy zamkiem a, a powstającym miastem. Te wszystkie badania w latach 70. prowadziło Muzeum. Warszawy, wtedy to się nazywało Muzeum Historyczne Miasta Warszawy, i prowadziła je Aleksandra Świechowska wraz ze swoim zespołem. I w gruncie rzeczy wszystkie odkrycia z tego czasu to, to, są, to, są, to są jej odkrycia. Zresztą nie tylko na samym terenie zamku, bo przy okazji prowadzono również badania na Placu Zamkowym, między innymi odsłonięto tzw. Most Gotycki i aptekę osiemnastowieczną wieczną z bogatym zbiorem naczyń aptecznych. Natomiast tak wyglądały warunki pracy archeologów na dziedzińcu wielkim już mury zamku powstają, jest rok 74, w zasadzie są, są pełnej wysokości badania pomiędzy w gruncie rzeczy, ekipami budowlanymi. Dość trudne, dość szybkie i no na pewno nie takie, jakby archeolodzy chcieli, no ale, ale dobrze, że one się, że one się odbywały. I tu widzimy archeologów pracujących na dziedzińcu, a obok ekipy budowlane. Widzimy właśnie tutaj badania myślę, że są to badania na, na terenie Fosy Zamkowej. Ówczesnej, która zamku średniowiecznego, która przebiegała przez teren dzisiejszego dziedzińca. I to trzeba, oczywiście zebrano bardzo dużo interesującego materiału, natomiast, no, natomiast no, warunki pracy dla archeologów. Takiego solidnego przebadania były no, 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 no dość słabe, bo, 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 bo był szalony pośpiech, bardzo duży nacisk na to, żeby zamek był jak najszybciej gotowy, oddany, i rzeczywiście tempo prac było, było niesamowite. Gdy zamek w latach 80-84 powoli jest oddawany do. do Dyspozycji społeczeństwa przede wszystkim staje się, staje się obiektem muzealnym, powstają w, nim, powstają w nim pracownie naukowe, powstaje również wtedy to się nazywało ośrodek archeologiczny, który przejmuje niejako obowiązki wszelkich badań, gromadzenia, zbiorów archeologicznych od. Od muzeum, od muzeum Warszawy, a, naj, a jego naj, naj, najbliższym zadaniem jest teren Skarpy Wschodniej. Dlaczego? Dlatego, że no następną poważną inwestycją, jaka, jaka czekała na, na, na szybkie zaczęcie, to był remont Arkad Kubickiego. Tutaj widzimy ich stan... W Sprzed remontu. Tak one wyglądały przez, przez całe lata 80. i, i częściowo 90. I na tej badania na tej skarpie były o tyle istotne, że Arkady Kubickiego powstały w miejscu wcześniejszych budowli. Przykrywając je i znaliśmy dokładnie te, te, te budowle materiałów ikonograficznych. i i warto było pokuścić je przy okazji remontu. Również z tego powodu, że w Arkadach Kubickiego była bardzo duża wilgoć. i Po prostu wiadomo było, że trzeba je będzie zaizolować, czyli że trzeba będzie odsłonić tą część tylną między, między zamkiem a Arkadami, przykrytą ziemią, przykrytą skarpą. I, i w związku z tym trzeba będzie zobaczyć co tam, co tam się, pod, pod, jest, będzie okazja, żeby poznać poprzednie budowle, zobaczyć na własne oczy. To właśnie jest ekipa, ekipa już zamkowa, tutaj w okularach Pani Krystyna Przybysz, moja ówczesna szefowa, bo wtedy też zacząłem pracę tutaj. Pan Jerzy Garus, który później po niej przejął obowiązki kierownika zamku, a tutaj. Obok pani Krystyny Przybysz Aleksandra Świechowska z Muzeum Warszawy, która oczywiście cały czas towarzyszyła nam no i, 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 i służyła cennymi radami. No była osobą jak najbardziej kompetentną, jeżeli chodzi o archeologię zamków. w tamtym momencie jako środek zamkowy dopiero powstawał. Tu na tej rycinie z 1656 roku widzimy właśnie mur wazowski. Pokażę go strzałką z dwoma bastionami. To jest mur, którego, którego celem, którego chcieliśmy właśnie, chcieli właśnie zobaczyć w wykopie. Wiadomo, że poprzedzał budowę arkad, zresztą nie bezpośrednio, ale... I rzeczywiście ekipy górnicze pracujące przy, przy tych wykopach. Dlatego że czasem zdać sprawę, że tam, żeby do, dotrzeć do, do tego muru wazowskiego, znajdującego się głęboko, dużo głębiej, trzeba było pokonać do jego podstawy aż 14 metrów. To, to, to wymagało zabezpieczenia przez, przez, przez górników. Akurat byli to górnicy z budowy metra warszawskiego. Bardzo fachowa, fachowa ekipy, które nam pomagały. Została odsłonięta właśnie taka ściana muru wazowskiego. Głazy wapienne przekładane cegłą. A co, co, co bardzo ciekawe, czego nie było jakby wcześniej wiadomo, bo, bo znaliśmy tylko ten widok od strony, od strony Wisły. Co ciekawe, do tego muru przylegały, przylegały mury poprzeczne, na, na rodzaj takich ostróg w stosunku do tego kurtynowego muru obronnego, które miały za zadanie umocnić na skarpie, która, która zawsze no, groziła jakimiś tam osunięciami, umocnić ten mur wazowski, zakotwiczyć go niejako w skale. Nie bardzo bo wiadomo, ile, ile takich murów poprzecznych jest, ale w każdym razie w dwóch szybikach takich tych, tych głębokich, w każdym z nich taka jedna z ostróg się pokazała, można się było domyślać, że jest ich znacznie więcej, i potem się okazało, że jest ich rzeczywiście no, blisko 20. To już są właśnie badania późniejsze, z, z lat 90., bo tamte to były tylko małe wykonane sondaże, takie na, żeby się zorientować, co jakby czeka, a kiedy przystąpiono już do, do, do remontu Arkad, do odsłaniania tej jakby tylnej ściany Arkad Kubickiego, żeby izolować, no to oczywiście przy, przy okazji zaczął pokazywać się w całej swojej okazałości mur wazowski, z, z taką ławką wzdłuż kurtyny idącą, służącą tak zwaną ławką strzelecką, z ostrogami tymi poprzecznymi murami, które tutaj widzimy. Zakończeniu tych wszystkich prac udało się dzięki projektowi Stanisława Fischera, projektowi remontu arkad, fragmenty tego muru wyeksponować. Jest on widoczny, jak się wejdzie do, do arkad kubickiego, do jednych z, z przejść. Widać właśnie taki przekrój tego muru wazowskiego, który powstał. Przypomnę w pierwszej połowie XVII wieku. Oczywiście tym pracom odkrywającym tylną ścianę arkad, w czasie tych prac poza, poza architekturą no, odnajdywano dużo materiału, jak zwykle przede wszystkim ceramicznego, ale znalazła się rzecz, Niezwykle cenna i wartościowa, mianowicie duży kamienny kartusz herbowy z, pałacyka, z pałacyku Karola Ferdynanda. Pałacy Karola Ferdynanda, cofnę się tutaj może o kilka przeźroczy. Pałacy Karola Ferdynanda to jest ta budowla, którą tutaj myszą pokazuje. Ona powstała na bastionie muru wazowskiego i no, i później została rozebrana. Trochę liczyliśmy, że tam się znajdą jakieś pozostałości. Te, tych pozostałości się nie udało znaleźć, ale jedyną rzeczą, którą wskazuje, że, że niewątpliwie pochodziła z tego, z tego pałacyku, to, to właśnie był ten kartusz herbowy. On w tej chwili znajduje się w arkadach w arkada Kubickiego na. W nadbudowie na, 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 na takiej niewielkiej ekspozycji archeologicznej, która no, nie jest już w tej chwili dostępna, ale mamy nadzieję, że uda nam się ten kartusz w, w najbliższym czasie jakoś wyeksponować. Y, oczywiście y, poza działalnością wykopaliskową i badawczą, y, y, zespół y, y, Ośrodka Archeologicznego z. Z, z, we współpracy z Muzeum Historycznym miasta Warszawy, już w roku 90, otworzył tutaj, w tych piwnicach, w których się znajdujemy, w tej sąsiedniej piwnicy trójsłupowej, stałą ekspozycję archeologiczną. Ona, no, siłą rzeczy, była, z, zbiory na niej wyeksponowane to były zbiory z. Muzeum Historycznego Miasta Warszawy, bo wówczas w tym 90. roku jeszcze niespecjalnieśmy dysponowali jakimkolwiek materiałem własnym tu z badań zamkowych. Czyli autorem wystawy była pani Aleksandra Świechowska. Myśmy z nią współpracowali i, i powstała taka wystawa, która, no, która przetrwała ponad 20 lat tutaj w piwnicach. To były takie te gabloty, jeszcze tam w sąsiedniej sali się znajdują. Na, na Wystawy już nie ma, no bo cały czas myślimy i szykujemy się do tego, żeby, żeby powstała nowa ekspozycja archeologiczna. Mam nadzieję, że ten wyeksponowany tutaj wał i te, te, te niewielkie gabloty są takim początkiem ekspozycji większej ciekawszej, uwzględniającej już nie tylko nie tylko zbiory z Muzeum Warszawy, ale także zbiory zgromadzone przez Ośrodek Archeologiczny Zamku. Kolejną budowlą, która, której kształt i dokładne szczegóły, jak została wzniesiona, jak, jak wyglądała, które interesował archeologów, była tak zwana Wielka Oficyna Wielka oficyna u podnóża zamku, ona powstała na zrębach rozebranego muru wazowskiego w latach 40-50 XVIII wieku i mieściła, mieściła mieszkania dla służby zamkowej. Ta, ta, ta długa budowla jest tutaj widoczna na, na obrazie. Belotta widok Warszawy o stronę Pragi. Oczywiście to, co pokazuje, to nie jest cały obraz, tylko, tylko jego niewielki fragment, ale no, wyciąłem go specjalnie po to, żeby, żeby jakby łatwiej można było ten budynek obejrzeć. To był następny po murze wazowskim budynek u podnóża Skarpy Zamkowej. Widać go też na innym obrazie Bellotta, aczkolwiek tutaj jest tylko niewielki fragmencik w lewym, w lewym dornym rogu. To też było dla nas interesujące, jak wtedy był kształtowany ogród, jak była ukształtowana skarpa, bo tędy po widocznych tutaj, tu po tych schodkach, które widać na obrazie, właśnie służba dostawała się do swoich mieszkań w Wielkiej Oficynie to była budowla piętrowa, 28 pomieszczeń, czy 30 nawet pomieszczeń na parterze i, i odpowiednia ilość pokoi na pierwszym piętrze, no w zasadzie dla, dla najważniejszych osób, nie, nie takiej zupełnie szeregowej chyba służby, ale dla najważniejszych osób na, pracujących na dworze, na dworze najpierw Saskim, a potem Stanisława Augusta Peniatowskiego. W czasie od, odsypywania tych niż, bo te, ta przyziemie tej wielkiej oficyny istnieje do dzisiaj, ono istnieje jakby za tylną ścianą Arkad, Jakub Kupicki wznosząc arkady rozebrał pierwsze piętro tej wielkiej oficyny, a, a przy ziemię zasypał poprzez takie otwory wykute w sklepieniach, i właśnie zadaniem w czasie remontu archeologów było, było odsypanie tych pomieszczeń, zobaczenie, czy coś tam z tego może ciekawego wyniknąć, a jednocześnie zabezpieczenie w ramach właśnie tej akcji uz... izolacji, izolacji arkad. Tutaj na tym zdjęciu widzimy posadzkę oryginalną, 18-wieczną posadzkę z, z takiej niszy. Tutaj z kolei otwory piecowe w, jednej, w jednym z pomieszczeń w czasie odsłaniania. Tutaj płyta erekcyjna Wielkiej Oficyny, ją można obejrzeć, jak się chodzi po arkadach kupickiego jest wyeksponowana, bo tylna ściana Arkad pomiędzy tymi łukami, to, to jest w zasadzie jednocześnie ściana Wielkiej Oficyny Saskiej. Płyta erekcyjna z datą 1754 rok. Wtedy budowla została oddana. No, nie były to takie bardzo siermiężne pomieszczenia dla służby, skoro no, udało się z nich odsłonić między nimi takie fragmenty malowideł. To jest malowidło oryginalne, przeniesione, zdjęte tam ze ściany, ponieważ no, nie mogło tam zostać, bo, bo adaptacja Arkad Kubickiego, remont, nie zakładały odtwarzania w całości tych, tych pomieszczeń, aczkolwiek udało się takie jedno mieszkanko zrekonstruować. Ono w tej chwili nie jest dostępne, bo, bo pojawiły się tam jakieś kłopoty z wilgocią, ale, ale tak mniej więcej na podstawie danych archeologicznych, na podstawie fragmentów znalezionych kafli, malatury ściennej, no można sobie wyobrazić, że, że wyglądało mieszkanie w, w przyziemiu Wielkiej Oficyny. Cały czas przez te lata 90 -te, przypomnę, trwają prace w tym, co dzisiaj nazywamy ogrodem górnym, czyli na Skarpie. I w czasie tych prac remontowych, izolacyjnych między innymi odsłoni odsłoniła się góra, górne cembrowiny Czegoś, co wyglądało na studnię, to są badania z 97 roku. To, co w, tu, w tej chwili widzimy, to już jest po rekonstrukcji, po remoncie, miejsce, gdzie, gdzie ta studnia się znajdowała. No to słowo studnia, jest, to już tak trochę przylgnęło do, tej, do tego obiektu. Tak naprawdę to był zbiornik wodny, bo to, bo, to, bo to nie była studnia w sensie dokopywania się do wody, tylko to był zbiornik. W sąsiedztwie wielkiej oficyny, który gromadził wodę z naturalnych źródeł. Zresztą do dziś tam pod, pod powierzchnią poniżej płynie woda i to woda bardzo czysta. To nie są wody gruntowe, tylko woda absolutnie nadająca się do picia. Studnia dość głęboka, ponad ośmiometrowa. Widzimy ją i znamy ją między innymi z. z z tego rysunku Jana Krystiana Kamzecera. Tutaj ją pokażę. Znowu gdzieś wyjechał. O, jest. Tutaj, prawda? O, pokazujemy ją. Także tak, funkcjonowała niewątpliwie w XVIII wieku. Ciężko, co było dość dużym zaskoczeniem, a Cośmy się starali pokazać na takiej wystawie w Ciechanowcu, tu jest taki cylinder z, z plexi zbudowany, wypełniony potłuczoną porcelaną, fajansem. Chcieliśmy pokazać jak wyglądało wnętrze tej studni. Otóż wnętrze tej studni było wypełnione Blisko 700 kg potłuczonej ceramiki. To było rzeczywiście dość niesamowite, bo, bo jej było więcej niż ziemi jej towarzyszącej. To, 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 to potem, jak to wszystko wymyto, wyczyszczono, to się okazało, że jest tego właśnie blisko, blisko 700 kg. I, i y, jak to się stało, że ona się tam dostała? No prawdopodobnie ktoś zasypał tą studnię tworząc rodzaj w taki sposób, żeby ona no nadal mogła, tą, mogła się ta woda przez nią przesączać. Trudno to, to w tej chwili ocenić. Koledzy tu w moim zamku twierdzą, że, że być może nastąpiło w czasie porządków, w czasie I wojny światowej, kiedy prusacy. Objęli w posiadanie zamek, i, i, no i robili po prostu porządki, i ta, ta uznali, że to jest dobry materiał, właśnie do zasypania, tej, do zasypania tej studni. Obok w gablocie stoi wielki wazon. To jedna z, z chyba z ciekawszych znalezisk, jakie się udało z tych fragmentów wykleić i, i, i dopasować do siebie. To jest to jest wazon belwederski z, z niewielkich wytwórni Stanisława Augusta Poniatowskiego, która funkcjonowała w belwederze przez dość krótki okres czasu. Ten typ wazonu można dość dokładnie datować na właśnie lata 70-75 XVIII wieku. Oczywiście nie jest on cały, brakuje tej, tej górnej części, ale na podstawie analogicznych wazonów, zresztą stoją takie na ekspozycji w Sypialni Królewskiej 4, wiemy, wiemy jak one wyglądały. Tutaj na chwileczkę się cofam do, do roku 37, czyli, czyli, yy, czyli do okresu sprzed wojny, a to dlatego, że, że również w latach 80. 90., ale i wcześniej w czasie różnych prac porządkowych yy, na skarpie wschodniej odkrywano pochówki, szkielety po prostu. I yy, yy, no Najwcześniejszym, takie, najwcześniejsze takie znalezisko było w czasie prac porządkowych w tak zwanym ogrodzie trójkątnym. To jest ta część górnego ogrodu bezpośrednio w sąsiedztwie Biblioteki Królewskiej. W 1937 roku tam obniżano poziom tego ogródka i, i, i właśnie trafiono na kilka szkieletów. I jak również później, właśnie już w latach 60., 80., w czasie różnych, przy różnych okazjach, najwięcej właśnie w latach 90., kiedy już był ten remont, remont Arkad i porządkowanie Skarpy Wschodniej, naj, najwięcej ich znaleziono wówczas właśnie w latach 90. Po oddaniu tych szczątków do badań antropologicznych stwierdzono, że są to w sumie łącznie szkielety 53 mężczyzn, chowanych sami mężczyźni, sami dorośli mężczyźni, i tu jak wskazują te strzałeczki czarne ze śladami broni. O, tutaj jest, prawda? Przepraszam. Ze śladami urazów od, od, od broni siecznej od nie wiem, szabli czy czegoś podobnego. I te badania antropologiczne zasugerowały, że mogą być to szkielety osób z no, skandynawskiego pochodzenia i no, koncepcja jest taka, szczególnie, że ciężko tutaj, nic nie znaleziono przy tych szkieletach, oni byli na ogół w materiałach chowanych, w jakimś jednym czy dwóch wypadkach były to trumny, ale raczej, raczej byli prawdopodobnie zawijani w tkaninę. Rozsądna koncepcja mówi, że są to, że są to pochówki szwedzkich żołnierzy. Szwedzkich żołnierzy z okresu wojen XVII wieku. Zamek był wtedy dwukrotnie oblegany przez najpierw Szwedów, a później broniąc przez Polaków, którzy usiłowali odbić z rąk szwedzkich zamek. I wiadomo, że funkcjonował wówczas lazaret, szpital. W zamku wojskowy i no nie bardzo była inna możliwość chowania żołnierzy, którzy umierali tam na skutek odniesionych ran czy, czy jakichś innych chorób, gdziekolwiek indziej, po prostu od strony placu zamkowego od strony krakowskiego przedmieścia stały wojska polskie. W związku z tym oni gdzieś na tyłach zamku prawdopodobnie te pochówki, pochówki musieli zakładać. Inny obiekt, również wszystko z czasów, to już jest dość późne badania, to już jest 2003 rok. Inny obiekt, również z czasów remontu Arkad Kubickiego, to jest znany dobrze wcześniej, i dostępny w jakiś sposób. Tak zwany tunel historyczny, a tak naprawdę kanał ściekowy biegnący z kuchni w dół ku Wiśle i zapadła decyzja, że, że, że ten kanał będzie dostępny dla zwiedzających i tak zresztą jest, no trzeba go było w związku z tym od góry zaizolować i przy okazji no, prześledzić możliwe jego przebudowy, stwierdzono właśnie, odkryto z, odkryto, że był on dwu, przynajmniej dwukrotnie przebudowywany. Najstarsza faza to okres Jagielloński, później okres Wazowski i, i, i czasy Stanisławowskie. Ten właśnie, tą właśnie Stanisławowską wersję tunelu możemy dzisiaj obejrzeć, w, 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 wchodząc tam od strony albo Arkad Kubickiego, albo Albo od góry, przy schodach ruchomych w rejonie sali kinowej, zamku. Tak, tak to wygląda. Jest, 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 jest dość interesujący z tego względu, że, że, że te płyty kamienne schodków są zrobione często z detali architektonicznych, prawdopodobnie niewątpliwie z jakichś wcześniejszych przebudów zamkowych. No, były cennym materiałem kamiennym do. Do wykorzystania. Tutaj nie będę za długo się rozwodził nad badaniami na dziedzińcu Pałacu pod Blachą, choć są to niewątpliwie badania najciekawsze i najlepsze rezultaty, ale temu będzie poświęcony oddzielny wykład mojego kolegi Rafała Mroczka. W każdym razie, w czasie powiem krótko, że w czasie budowy takiej, po pierwsze remontu pałacu pod blachą i budowy komory dla urządzeń klimatyzacyjnych ukazały się takie zarysy konstrukcji drewnianej i to jest konstrukcja właśnie tego tego wału, koło którego tutaj się w tej chwili znajdujemy. Tak wyglądały właśnie w pierwszym momencie, przepraszam Odsłaniania, tak już, kiedy już było wiadomo, że mamy do czynienia z wałem skrzyniowym i wreszcie ta wersja dzisiejsza, którą, którą Państwu pokazujemy tutaj na ekspozycji, ale o tym właśnie będzie pan Rafał Mroczek szczegółowo opowiadał. Już nie tak dawno, bo w roku 2017 archeolodzy musieli interweniować po raz kolejny w związku z zawilgoceniem ścian wieży grodzkiej. Zawilgoceniem na tyle, na tyle groźnym, że... Powierzchnia cegieł wewnątrz tej piwnicy więziennej, która się znajduje w Wieży Grodzkiej, no, zaczynała się kruszyć, a tam są dość... Izolacja tej ścian Wieży Grodzkiej była rzeczą bardzo ważną, że, że, że ulegają powoli znisz... ulegały powoli zniszczeniu ryty na cegłach w piwnicy więziennej, ryty, których jest tam no, ponad setka i które pozostawili. Najprawdopodobniej, w każdym razie, większość z nich więźniowie tam przetrzymywani. Trzeba było przeprowadzić odsłonięcie aż do fundamentu całej ściany wieży grodzkiej i, i zaizolowanie. Tu już widać od góry ten proces zakładania izolacji, a poniżej no, najniższe partie murów. To już jest. O tyle ciekawe są te badania, że, że już zastosowaliśmy znaczy tutaj kilka dosyć takich nowoczesnych metod, między innymi zostały pobrane próbki cegieł. Taką specjalną maszyną, która, która, która no pobiera cegłę z jej środ zawartość cegły, materiału ceglanego ze środka i materiał ten został poddany badaniom, badaniom, które pozwoliły zadatować te partie fundamentowe na XIV wiek, co jakby najbardziej potwierdza taką właśnie chronologię, XIV wieczną chronologię Wieży Grodzkiej. Po, po tych badaniach Fizykochemicznych. Nastąpiły również bardzo szczegółowe pomiary tej wieży w celu stworzenia takiego idealna, idealnego modelu, osadzonego w, w jakby siatce geodezyjnej tego miejsca. Tutaj od, odbyło się to przy współpracy z, z Politechniką Warszawską. Wykonano takie skanowanie. Laserowe całej wieży, początkowo w odsłonie, w wykopie właśnie na zewnątrz, na, na ścianie zewnętrznej. Rok później przystąpiono do badań wewnątrz, wewnątrz piwnicy więziennej, czyli wewnątrz wieży grodzkiej, i przyziemia zdjęto posadzkę, tą, którą. Wykończ którą piwnica więzienna została wykończona w czasie odbudowy I, i tutaj pokazał się bardzo interesujący element, mianowicie poziom bardzo dużych głazów, które znajdowały się wewnątrz, wewnątrz tego fundamentu. Przypuszczamy, a raczej jest to w zasadzie prawie pewne, że, że, że ten poziom głazów po całkowitym ich odsłonięciu to już wyglądało tak, że to jest również rodzaj takiego technicznego rozwiązania wzmacniającego konstrukcję. Znaczy, jakby kot Kotwiącego tą wieżę. Ona znajduje się już na Skarpie, na Skarpie Południowej, tej schodzącej w kierunku trasy WZ, a wcześniej schodzącej w kierunku wąwozu z płynącymi strumieniami niegdyś. I te miejsca, jak wielokrotnie się przekonaliśmy, no. Są, są, są dość, w tych miejscach dochodzi do różnych obsunięć takich i prawdopodobnie tą wieżę chciano wzmocnić poprzez dociążenie jej dołu właśnie takimi głazami. Oczywiście to nie, była, to nie był żaden poziom użytkowy, bo później jak już zaczęło funkcjonować tam piwnica więzienna i trzymano tam więźniów, to musiało się nad tym znajdować jakaś najpewniej drewniana podłoga, ale wśród, wśród tych kamieni odnaleziono również materiał potwierdzający tą XIV-wieczną chronologię tej budowli, między innymi taki prawie cały dzbanek siwy. I, co zazwyczaj naj, najważniejsze i najcenniejsze, no zniszczony wprawdzie popękany, ale grosz praski, moneta również bita w XIV wieku. To już obraz piwnicy więziennej obecny, żeby wyeksponować tą. tą Tą konstrukcję kamienną na jej spodzie wykonano taką właśnie ramę z szybami. Po tych szybach się teraz chodzi i można, można sobie te głazy obejrzeć. Wraz z po, po zakończeniu prac w górnym ogrodzie i po remoncie Arkad Kupickiego, no, następnym. Miejscem planowanym do oddania był tak zwany ogród dolny. To się już oczywiście, jak wszyscy Państwo wiedzą, stało kilka lat temu. Ale zanim się to stało, również trzeba było przeprowadzić badania, przynajmniej w kilku miejscach sondażowe, cóż tam pod, pod poziomem tego przyszłego ogrodu tkwi. Teren o tyle interesujący, i myśmy się nie spodziewali specjalnie rzeczy, rzeczy ciekawych, że to wiadomo było, że to jest teren, w którym no do, do prawie końca funkcjonowania Wielkiej Oficyny Mdawskiej do budowy Arka Kubickiego to był teren, no, w, w, gdzie, gdzie płynęła po prostu Wisła, ale było do, dość, ale jednak pomimo wszystko, co się tutaj się znalazło, to zresztą był taki, taki, taki dość sensacyjne znalezisko, bo to zawsze Zawsze i prasa, i media uwielbiają, jak się znajdą jakieś kanały, tunele nieznane. I właśnie taki kanał, tunel został również odkryty w Dolnym Ogrodzie. Tutaj widzimy go wraz z takim jakimś otworem rewizyjnym. A tak wyglądało po, po, po wejściu do niego, za, zasypane jego wnętrze. Na tym drugim zdjęciu widać tutaj wyłożenie dołu tego kanału taką, taką faszyną i, i, i również przymocowaną takimi, takimi drewnianymi kołkami, które dzięki badaniom dendrochronologicznym wiemy, kiedy, kiedy drzewo, że tak powiem, zostało ścięte na budowę tych, 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 tych elementów kanału i, i, i to, jest, to jest XVIII wiek. I, i, i teraz no jakby no jużśmy zrozumieli całą tą sytuację, to był kanał, który po prostu przedłużał tamten, tamten Tamten kanał ściekowy, który wcześniej Państwu pokazywałem, w momencie kiedy zaczęto w XVIII wieku, zaczęto osuszać ten teren, odsuwać, jakby, Wisłę od zamku. Kiedyś płynęła właśnie blisko obecnie Arka Kubickiego, teraz no znajduje się kilkaset metrów dalej jej brzeg, i chodziło o to, żeby również odprowadzić ścieki dalej, i w związku z tym. no Mamy w zasadzie pewność, że kanał ten został zbudowany w XVIII wieku w miejscu, w które było przeznaczone do zasypania, a trzeba było te ścieki odprowadzić dalej do miejsca nowego jakby brzegu, brzegu Wisły. Te wszystkie prace w ogrodzie górnym i dolnym zostały zakończone, ogród został najpierw górny, potem dolny oddany oddane publiczności, oddany do użytku i był to chyba dość dobry moment, żeby pokazać co wszystko przez te, bo ośrodek, ośrodek archeologiczny zamku skupiał się przez, przez te swoje lata istnienia właśnie przede wszystkim na, na, na tym terenie wschodnim, bo od, na wschód od, od Elewacji Saskiej i, i w roku 20śmy pokazali taką wystawę, te, tajemnicę zamkowych ogrodów, która pokazywała wszystkie miejsca, w których były prowadzone badania, żeby ci, którzy chodzą po wystawie, którzy ją, po, po ogrodzie, którzy go zwiedzają i w nim odpoczywają, żeby mieli świadomość, co się tam, że tak powiem, pod spodem niegdyś znajdowało i no, wymyśliliśmy taką grę również dla młodzieży i dla tych, która pozwala jakby no, w taki aktywny sposób Odnajdywać te miejsca, które kryją jakieś, jakieś archeologiczne zabytki. To były plansze wystawowe z, z sunkami, a, a, a tutaj właśnie dzieciaki, zapatrzone w planiki, szukały, szukały kolejnych miejsc, gdzie pod spodem znajdują się relikty, relikty architektury. I to jest wszystko, co, 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 chciałem, co chciałem dzisiaj Państwu opowiedzieć. Dziękuję bardzo.